Pani poseł, niektórym ludziom struktury europejskie bardzo przypominają czasy komunizmu. Czy pani również dostrzega pewne podobieństwa w sposobie zorganizowania struktur unijnych? Jest pewna biurokracja w unijnych instytucjach, ale biurokracja, która jest niezbędna, żeby utrzymać w ryzach tak ogromny organizm. 27 krajów, każdy reprezentuje własne interesy, a równocześnie muszą działać wspólnie na rzecz wspólnej Europy, aby stanowić liczącą się siłę, która będzie w stanie przeciwstawić się gospodarczo, ale także politycznie supremacji Stanów Zjednoczonych. A jak w tej strukturze wygląda sytuacja kobiet? Czy widać zwiększającą się ilość kobiet w strukturach unijnych? Są kraje, które stosują się ściśle do parytetów od lat i dzięki temu już w ich reprezentacji jest połowa lub nawet ponad połowa kobiet. To są kraje skandynawskie. Tak jest zarówno w parlamentach krajowych, krajów skandynawskich, jak i w Parlamencie Europejskim. Są małe kraje, gdzie w reprezentacji kilkuosobowej nie ma w ogóle kobiet. Niemniej, tak jak w Parlamencie Polskim, tak również w Parlamencie Europejskim jest niedobór kobiet, a powinno być nas wszędzie 50%, ponieważ stanowimy połowę świata. Pani poseł, czy Europa jest w stanie przeciwdziałać kryzysowi? Czy jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom, które to zaskoczenie gospodarcze przed nami postawiło? Wydaje się, że wspólnie można łatwiej przeciwstawić się wszelkim burzom niż w pojedynkę. Aczkolwiek tutaj akurat Polska bardziej oparła się kryzysowi niż inne kraje. Jesteśmy w korzystniejszej sytuacji. Ale gdybyśmy na przykład mieli euro, nie byłoby problemów z opcjami walutowymi, nie byłoby problemów z kredytami, a w każdym razie mniejsze. Także nie byłoby problemów z wymianą, ze zmieniającym się kursem. Mielibyśmy po prostu euro, a 60% naszych obrotów handlowych jest rozliczanych w euro. Za chwilę będzie więcej. A więc euro jest dla nas kwestią lepszego życia gospodarczego. Może nie życia i śmierci, ale właśnie lepszego życia. Bardzo dziękuję i życzę sukcesów. Dziękuję bardzo.